Ja teraz będę mówił na temat pieniędzy, tylko ja w ogóle na temat tych pieniędzy będę mówił przez najbliższe miesiące w ogóle tylko w kościele. Tylko i wyłącznie, bo chciałem jedno kazanie napisać, a wyszło z tego 18. Także tak, jeszcze ja nie napisałem wszystkich tych głoszeń jeszcze, wiecie, bo będę je pisał. Ja będę krok po kroku o tym wam mówił i będę też chciał brać od was zwrotki o tym, czy wy rozumiecie to, co się mówi do was i czy to jest przez was w ogóle dotykalne. Jak to, i dalej, i będę patrzył, jak się to praktykuje, bo to trzeba praktykować. Ja będę mówił w taki sposób, jak zasadniczo nie mówi się w kościołach na temat pieniędzy. Bo tak się nie mówi. Cokolwiek słyszeliście na temat pieniędzy w kościele, to gwarantuję wam, że to, co będę wam mówił, oczywiście tam będą spójne rzeczy różne, bo podstawy są zawsze takie same, ale będę z jednej strony do tego podchodził i to będzie strona cholernie praktyczna, czyli trzeba będzie się przeciwko temu zbuntować, aby tego nie móc zastosować. Rozumiecie, o co chodzi? Trzeba będzie bunt podnieść wewnętrzny. Po prostu. Ewangelia Jana 10:10. Zapiszcie sobie w ogóle. Będziecie mieli skazany na bogactwo. Ty jesteś skazany na bogactwo. Masz taki wyrok. Wyrok na krzyżu zapadł, jesteś skazany na bogactwo. Każde odstępstwo od tego werdyktu jest przestępstwem. Ubóstwo to przestępstwo. Bieda to przestępstwo. Nie używamy słowa grzech, bo grzech się wszystkim kojarzy. O, grzech. Jezus umarł za moje grzechy. Mogę być biedny. Nie. A, widzicie. Używamy słowa przestępstwo, to jest przestępstwo. A dlaczego? Dlatego, że zostaniecie surowo ukarani za to, że jesteście biedni. Ukaże was życie. Nie ukaże was Bóg. Nie ukaże was diabeł, bo on nikogo nie może ukarać. Nie ukaże was żaden człowiek. Ukaże was życie. Zostaniecie skopani przez życie. I tyle. To jest przestępstwo. Prawem jest bogactwo. Jesteś skazany na bogactwo. Bogactwo nie jest dane tobie dlatego, że jesteś dobry, że jesteś sympatyczny, że dobrze głosisz, że się udzielasz w służbie. Nie, bogactwo jest tobie dane, dlatego że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i powstał z martwych w ciele. A następnie poszedł do nieba i otworzył ci skarbiec, w którym absolutnie wszystko jest. Ten skarbiec natomiast, on posiada, nazwijmy to, kod dostępu. I ten kod dostępu jest jednorazowy. I wbrew wszystkiemu to nie jest 777, ani krew Jezusa, ani inne tego typu rzeczy, proszę ciebie. Tylko ten klucz znajduje się w twojej głowie. W twojej głowie znajduje się klucz do bycia człowiekiem bogatym i ten klucz nazywa się myśl. To jest klucz. I tym kluczem otwiera się safe. Otwiera go się raz na zawsze, nie zamyka go się więcej. Natomiast mega istotną rzeczą jest, żeby zrozumieć, jak to, na czym to polega. Tak jak w nowych samochodach jest, że masz kluczyk przy sobie, podchodzisz do samochodu, samochód sam się otwiera. Odchodzisz z kluczykiem dalej, samochód sam się zamyka. Rozumiesz, o co chodzi? Więc musisz mieć kluczyk przy sobie. To jest po pierwsze. Po drugie, nie możesz się oddalać od sejfu. Bo ci się zamknie. To jest mega istotna sprawa, jak to działa w ogóle wszystko. Nie? Więc musisz żyć w strefie bogactwa. Jesteś skazany na bogactwo. Taki wyrok jest na tobie. Bóg powiedział, macie się dobrze wieść. Te teksty, które będę przytaczał nieraz, jeszcze przez najbliższe miesiące. Ci z was, którzy nie jesteście tutaj ze wspólnoty warszawskiej, to bardzo proszę przesłuchujcie tego. To się jakoś tam ponumerujemy, żeby to szło jedno za drugim.
Zobaczymy, co z tym się dalej zrobi, ale będziecie te rzeczy nieraz jeszcze słyszeć. Będzie słyszeć takie rzeczy, które na przykład będę powtarzał, co Bóg mówi do Izraela. Mówi, będziesz pomagał ubogim, tak? Którzy będą wśród was i następnie dalej jest kropka i drugie zdanie. Oczywiście nie będzie wśród was ubogiego. Ja kocham to. Ja kocham te teksty w ogóle, no nie? Do nich uczula. Ja mówię, co to w ogóle jest? Mówię, no jest uczula. Będziesz pomagał, bo ty po mamie masz malże pomagać ubogim, no ale nie będzie u was ubogich. Ja mówię, ale jaja. Wiesz, że nie będziesz miał komu pomagać. Wśród was. Rozumiesz? Od razu się nasuwa to, co ja będę robił. Będziesz pomagał tym, którzy są na zewnątrz. Rozumiesz? Bo wśród was nie będziesz musiał pomagać. Po prostu. Jesteś skazany na bogactwo. Ewangelia Jana 10:10. Ja przyszedłem, mówi Jezus, po to przyszedłem, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. Ja po to przyszedłem. Czasami się pytam, po co przyszedł Jezus? No, Jezus przyszedł, żeby nas uratować od śmierci, jasne, ale uratowanie od śmierci zawiera się w temacie obfitości. No najpierw trzeba, kurczę, żyć, żeby można było obfitować. No rozumiesz, trup jedynie leży i śmierdzi, to jest wszystko. Trup nie potrzebuje szmalu, niczego. Więc trzeba było ożywić tych ludzi, ożywić ich, prawda? Otworzyć im furtkę do nieba, uspokoić, spokojnie mówi, już jest dobrze, rozumiesz? Już jak na Hulku, już słoneczko zachodzi, rozumiesz? Jest fajnie, idziesz do nieba, ale to jest początek twojego funkcjonowania, bo ja teraz chcę moje dziecko oglądać bogactwo w twoim życiu, bo mam taki co? Brawo! Kaprys! A więc bogatym masz być nie po coś, tylko dla czegoś, a raczej dla kogoś. Bo ktoś, nazwijmy go sobie na przykład, żebyśmy nie używali wciąż tych samych umysłów, nazwijmy go na przykład mega intelekt. Ładnie? Na początku było słowo, te ginosko. Przepraszam, te nie ginosko, tylko no ginosko. Nie, ginosko. Logos, o, logos, tam między innymi on oznacza intelekt i to czynny intelekt, tak? Po to przyszedłem. Pamiętaj, od momentu, gdy narodziłeś się z Bożego Ducha, Bóg mieszka w tobie, a to oznacza, że złoża nieskończonych bogactw znajdują się właśnie w tobie i we wszystkim, do czego ty masz dostęp. Bo w nim wszyscy żyjemy i w nim się poruszamy, a on mieszka w tobie. W nim wszyscy żyjemy i w nim się poruszamy, a on mieszka w tobie. Czy ty w ogóle rozumiesz to? To w tobie się to dzieje. Nie na zewnątrz, tylko w środku. Rozumiesz? W środku. Zrodziłeś się do bycia bogatym. Ty się zrodziłeś do tego. Bóg w ogóle nie wziął pod uwagę tego, że ty możesz być biedny. Może oczywiście nie będzie biednych wśród was. No bo oczywiście, to jest oczywiste, że nie będzie. Ktoś mówi, ale ja jestem biedny. No właśnie, jesteś w konflikcie poważnym. No jak ty to uargumentujesz? Jak uargumentujesz, że jesteś biedny? Jak uargumentujesz, że nie masz dóbr materialnych? Jak ty to uargumentujesz? Co ty w ogóle zrobisz z tym? Jak ty to sobie, w ogóle weź to sobie, w ogóle uargumentuj sobie, tam innym, to sobie najpierw uargumentuj. W ogóle jestem biedny? Nie, no. Naprawdę? Ostatnio chyba Sepcio mówił, jak ten jego syn odkrył, że ma siusiaka. Rozumiesz, o co chodzi? I sikał tam z balkonu czy z czegoś. Odkrył go po prostu, nie? Dziecko. Rozumiesz, że do tej pory on nie wiedział, o co tu chodzi w tym wszystkim na przykład. Mówię o jakichś wcześniejszych latach, bo teraz to już jest większy chłopiec. Natomiast rzeczywiście odkrył coś. Teraz odkrywam. Odkrywam to, że ja jestem ubogi i nie mam na to żadnych podstaw prawnych. Ty, ale ja. Jestem pusty w ryj i to jeszcze, kurczę, jest bezprawie.
Wyobrażasz sobie, jakby to puchy zamykali za to, że się nie ma pieniędzy? Takie prawo, jest taki kraj, Jak go nazwiemy? Centralna Republika Niebiańska. Kodeks. I w tym kodeksie, w tej konstytucji, tak, jest zapis, proszę ciebie, że biednych się zamyka do więzienia. Ktoś powie, wow, jak to? Za co? No za to, że w ogóle nie postępują zgodnie z prawdą. Bez prawo. Oczywiście nie będzie ubogiego wśród was. Zatrzymuje cię, kurczę, dwóch aniołów, kurczę, rozumiesz, za BS-em. Rozumiesz, o co chodzi? Absolutny brak szyi. Rozumiesz, o co chodzi? Zatrzymuje cię i zadają ci konkretne pytanie. Rozumiesz? Mówią, pokaż numer konta. Rozumiesz? I tam jest w ogóle, zależy, ile tam kwitnie na tym w ogóle, rozumiesz, o co chodzi? Jedna moneta, rozumiesz, to już jest zbrodnia. Jak masz. Dwie to jak występek. Rozumiesz? Nie można. Oczywiście nie będzie biednego wśród was. Wiesz, co jest największym problemem? Że to się toleruje. Że ja tam żyję sobie, to toleruję to. Ludzie też tolerują choroby. Ludzie tolerują odrzucenie. Ludzie tolerują masę rzeczy. Tolerują je. I właśnie mówią, no ja wiem, że to jest grzech, ale Jezus umarł za moje grzechy. To przecież Bóg cię nie skaże. Tylko życie cię skopie. Życie cię skopie. Będziesz miał odcisk buta na twarzy. Rozumiesz, o co chodzi? Od życia. I będziesz dalej mówił, że Bóg przebaczył ci grzechy. No i oczywiście, rozumiesz, ty pójdziesz do nieba z tym odciskiem na twarzy i Bóg powie, co? Zleli cię. Chodź, ty. Marudo, ty. Pustaku. To bogactwo realizuje się w tobie poprzez wykorzystanie przez ciebie zdolności, które stały się częścią ciebie właśnie w wyniku zjednoczenia z Bogiem. Ty masz zdolności. Pamiętaj, na krzyżu Golgoty nastąpiła wymiana. I byłoby to ogromną niesprawiedliwością, gdyby jakikolwiek człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, jest wypełniony Duchem Świętym, nie posiadał umiejętności do tego, aby korzystać z praw krzyża. To by było niesprawiedliwe. A zatem, jeżeli na krzyżu wszelkie ubóstwo spadło na Jezusa, On stał się ubogi, abyśmy Jego bogactwem byli ubogaceni, to znaczy, że posiadamy w sobie wszystko, co jest potrzebne do tego, abyśmy mogli tymi bogatymi być. Mamy wszelką możliwość do tego. Teraz jak tu siedzisz, masz wszelką możliwość. Dlatego też nie ma dla ciebie żadnego usprawiedliwienia. Nie możesz się z tego wytłumaczyć. Nie możesz powiedzieć, no bo wojna, bo Putin, nie wiem, bo podwyżki, bo trudno, bo Polska, bo jakbym mieszkał gdzie indziej, kurczę, nie wiem, jakbym mieszkał gdzie indziej, to co by ze mną było? Nie wiem, co by było. Nie, mam na to parę koncepcji takich dywagacyjnych, ale nie wiem, co by było, bym mieszkał gdzie indziej. Jest takie przysłowie, jakby babcia miała strupy, to miała radio z tego. Wiecie z czego? Dobre przysłowie, nie? O, widzicie, jak się intelekt uruchamia od razu. Proszę bardzo, to jest, kurczę, szkoła Rocha. To świadomość zjednoczenia z Bogiem czyni cię bogatym. Świadomość zjednoczenia z Bogiem, bo skoro jesteś zjednoczony z Bogiem, to jesteś zjednoczony z Jego bogactwem, z Jego również możliwościami sięgnięcia po te bogactwo. W Nim jest wszystko. Zarówno bogactwo, jak i umiejętności sięgnięcia po te bogactwo. To jest naprawdę w ogóle łaska. To jest coś niesamowitego, bo to jest odpowiedź dla każdego pierdoły życiowego. Genialna historia. Chwała Bogu. Powiedz, Boże, chwała Ci za to, że to jest rozwiązanie dla wszystkich pierdołów łącznie ze mną. Halleluja. Halleluja. To Tomek w ogóle mówił, że to trzeba, wiecie, jak ja się właśnie będę w ten sposób w ogóle starał się, będę być kimś w tym wszystkim, to ja będę walczył. A to właśnie łaska jest dla pierdołów. No. On mówi, no nie przyszedł do zdrowych. Czyli do tych, co w ogóle swoje życie za uzdę trzymają. No nie chcą, nie, niepotrzebny lekarz.
Rozumiesz, o co chodzi? Przyjdą i się bujają. Jeden będzie, kurczę, walczył, proszę ciebie, wewnątrz, inny na zewnątrz. To jest nieistotne. Jeden depresja, drugi, kurczę, wojownik, rozumiesz, ninja życiowy. Nieistotna sprawa. Istotna sprawa, że to są waleczni ludzie, do nich Chrystus nie przyszedł. On przyszedł, proszę ciebie, do tych, którzy się źle mają. Rozumiesz? I teraz tym w ogóle życiowym pierdołom zgotował, kurczę, rozumiesz, wejście do królestwa, pokazał im sejf, pokazał im klucz, wszystko powiedział, oto dzieci jest dla was, wszystko wziął i poszedł, się zabrał. Rozumiesz? To świadomość zjednoczenia z Bogiem czyni cię bogatym. Bieda nie jest żadną cnotą, jak religia mówi, czy tam w ogóle inne rzeczy. Bieda to nic innego, jak chory stan umysłu. Chory stan umysłu. To jest taka sama choroba psychiczna, jak każda inna choroba psychiczna. Rozumiecie? Pogodzenie się ze stanem, że ma się żyć w biedzie, to jest choroba psychiczna. Winna być leczona. I chwała Bogu za lekarstwo w postaci krwi Jezusa. Musisz uwierzyć i zrozumieć, że wolą Boga jest to, abyś stał się w życiu pięknym i luksusowym człowiekiem. A widzisz, rozumiesz, o co tutaj chodzi, bo to nie chodzi o to, ty musisz być pięknym i luksusowym człowiekiem, bo ty jesteś dzieckiem Boga. Piękny i luksusowy. Pachnący duchowo i w ogóle pachnący. Rozumiesz? Mówię, musisz to zrozumieć. W niebie chodniki są ze złota. Rozumiesz, o co chodzi? Chodniki, czyli taka podstawa tego państwa jest ze złota. Nie z betonu, tylko ze złota. Chodzi o to, że tam jest jakaś produkcja złota. Nie wiem, co oni robią. Alchemię trzasnęli ci aniołowie, czy co oni zrobili? Nie wiem. Wiem, że robią chodniki ze złota. Ja się teraz pytam, z czego są domy? Rozumiem, mieszkań tutaj jest dla was wiele. Ja mówię, wow. Mieszkania są. Z czego? Rozumiesz? W czym ja tam będę mieszkał? Jak tam są w ogóle chodniki ze złota. Rozumiesz, o co chodzi? Jest napisane, że w czasach Salomona srebro i inne metale nie były w uznaniu. Oni w ogóle... Tam wszystko było ze złota. Król Salomon, jak rządził w Izraelu, to wszędzie było złoto. Talerz złoty, łyżka złota. Rozumiesz, o co chodzi? Wszystko było złoto. Salomon powiedział, ale to absolutnie, to mnie nie interesuje inny kruszec. Jak kiedyś go obliczyłem, proszę ciebie, miał tylko z haraczy 100 tysięcy dolarów dniówki. Tylko z tego, co zbierał, co przejeżdżało przez jego kraj w tamtym czasie. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz Bóg, on się modli, a Bóg do niego mówi, dobra, coś ci dam, mówi do niego, coś ci dam. Dam ci to, czego zechciałeś. Chciałeś mądrości, wiecie, to mądrości chciał. I teraz Bóg mówi, a w wyniku tego, że będziesz miał mądrość, daję ci wszystko inne. Gdzie się zaczyna bogactwo? W głowie. On powiedział, ja cię uczynię takim człowiekiem. Jak poczytasz trochę Salomona, w ogóle w kościołach się czyta Salomona, no, on miał tyle żon i on padł przez te kobiety. 300 żon miał i 700 nałożnic. 1000 kobiet miał. On nie padł przez kobiety. On padł. Każdy chałupę musiał wybudować, wiesz. I tu zaczął się problem. Problem się zaczął w tym, że on tymi kobietami nie zarządził prawidłowo, bo która przyszła, ja będę chciał tego tu. Ja Molocha czczę. No, ci zbuduję coś dla Molocha i to go trzasnęło, rozumiesz? On przez bałwochwalstwo się wykrzaczył, a nie przez kobiety. Jakby wziął te wszystkie kobiety, jakby je ustawił, jakby je zewangelizował, rozumiesz, jakby je postawił przed tym, powiedział, rozumiesz, konkretnie tym kobietom, albo się nawracasz, albo wracasz, kurczę, tam do Egiptu, czy do Pakistanu, czy cholera, skąd ja cię tam wziąłem. Rozumiesz, o co chodzi i zobaczysz. Masz czas do miesiąca Kislaw. Do kwietnia ci daj czas. Do Paschy. Czy nawracasz,
albo nie. To nie zrobił tak, nie wiesz, o co chodzi. Poszedł na kompromis i się zwichnął. Ale Salomon był najmędrszym człowiekiem chodzącym po ziemi i w wyniku swojej mądrości stał się najbogatszym człowiekiem chodzącym po ziemi. Dzisiejsze fortuny ludzi nawet nie leżą przy fortunie w ogóle, którą miał Salomon. Rozumiecie? Jego tron, który sobie zbudował, archeolodzy określają, że potrzeba było na ten tron tylko do tego, żeby stworzyć gabaryt, rozumiecie, 600 kilo złota. Żeby gabaryt tronu, oni go do tej pory szukają, bo to są historyczne uwarunkowania, rozumiecie. Takie se zrobił tron. Słyszałem się o tym sedesie tutaj z tego. Jaki miał sedes? Co on tam w ogóle wiecie, o co chodzi, nie? W ogóle, nie, mnie to, bo mnie to ciekawią takie rzeczy. Ja go czytam jako mędrca. Ja się w ogóle nawróciłem na Salomonie. Czytałem księgi Salomona. Dzień w dzień i dalej czytam. To był mędrzec. Rozumiesz? Mędrzec. Tylko mędrzec jest w stanie zarobić tyle szmalu. On go nie odziedziczył po Dawidzie. W ogóle Dawid to nie miał szmalu. No. Dawid to nie był od szmalu człowiek. Mówi, ja ci zbuduję świątynię. Bóg mówi, daj spokój, Dawid. Ty tam dom se zbuduj i już wystarczy. Wiesz, o co chodzi. Dawid nie mógł paru tych kobiet ogarnąć. Tam miał 17 tych chyba kobiet. On się w 17 nie mógł ogarnąć. Tam bunty, dymy, kurcze, gwałty wśród dzieci. Rozumiecie, o co chodzi. Na końcu jest zdepresjonowany, leży. Jakoś tam jeszcze młodo mu przyprowadzają, żeby go grzała. Wiesz, o co chodzi. No to, ja mówię, co to za życie ten Dawid? Jak on skończył też tym wszystkim? No słodko nie skończy. Poczytaj Dawida, on się nie dorobił. Ty jesteś mąż od miecza, mówi kurczę Bóg do niego. Ty nie buduj mi świątyń, daj spokój. Syn zbuduje. Syn będzie mędrcem. To będzie mędrzec. Ty nie jesteś mędrzec, ty jesteś wojownik. Rozumiesz, o co chodzi. Mędrzec nastąpi po tobie zawsze. Po okresie wojowania w chrześcijaństwie przychodzi okres mądrości. Zawsze po Dawidzie następuje Salomon. Jak nie następuje u kogoś Salomon po Dawidzie, to człowiek ma problem. Rozumiesz? Bo po Salomonie jest tylko Chrystus później. Rozumiesz? Już nie ma łącznika tego rodzaju wzrostowego. Musisz uwierzyć i zrozumieć, że wolą Boga jest, abyś był człowiekiem pięknym i luksusowym. Ponieważ taki jest twój ojciec. Nie można wstydu ojcu robić. Rozumiecie? Ja byłem złodziejem przed nawróceniem. To Wiktorek był mały, no ale ja go tylko ubierałem w sklepie Adidasa. No. Bo niemożliwe, te Adidasy małe kosztowały więcej niż duże w tamtym czasie jeszcze. Rozumiesz, o co chodzi. No ale jak? Syn złodzieja z miasta będzie jak chodził? W czym? Tylko w Adidasie. No i chodził. Rozumiesz? To musi być podobny do ojca. Rozumiesz? Nie może ojcu wstydu robić. Jest tak, bo Bóg w swojej istocie jest piękny i luksusowy. Bóg jest piękny i luksusowy. Rozumiesz to? Luksusowy. Znaliśmy kiedyś, znaczy znamy, tylko nie utrzymujemy kontaktu z takim człowiekiem. Dość taki majętny człowiek, jak na polskie warunki. Z jednego z miast polskich on służbę miał, zrobił sobie taką służbę, że wyłapywał w swoim mieście różnych takich bezdomnych ludzi i on ich wywoził do ośrodków różnych, no po prostu organizował im życie jakoś, nie? I zawsze początek był taki sam, że brał tego gościa z ulicy i go zapraszał do siebie do domu. Rozumiesz? Gość z ulicy, nic nie ma i on wchodził i ten chłopak nam opowiadał, mówi, moje początki to były takie, bo mi się wydawało, że to jest normalna sprawa, że on wejdzie, on sobie usiądzie na tej skórzanej kanapie, że jest wygodnie, że się rozbierze z tego, wiesz, z tych butów, no, że tam pójdzie sobie do łazienki, wykąpie się. Ja go tam pytam, bo ja mu tu usługuję, no to jaką kawę chcesz, latte, czy ty chcesz macchiato, a on stoi, ten bezdomny, bo on nie wie, co to jest latte, on nie wie, co to jest macchiato, on nie wie, co to w ogóle jest, to, co tam kawę zaraz zrobi.
On się dziwił nam, on nam to opowiadał. Mówi, ja się dziwiłem. Ja się dopiero potem musiałem, okej, to, że brałem kolejny tych ludzi, to powiedziałem, słuchaj, to sobie siądź tutaj, rozumiesz, to zaczynałem od kawy sypanej, kurczę, żeby mu zrobić, rozumiesz, bo on jakby, dla niego to było normalne. Wprowadzam go do luksusu. Ale ten człowiek, on się bał luksusu. Dla niego luksus był niebezpieczny. Czemu? Bo on mieszkał w kanale. W kanale mieszkał. Się mieszka w kanale, to się nie myśli, czy się pije macchiato, rozumiesz, o co chodzi? Czy się latte pije? Się nic nie pije. Denaturat się pije. Rozumiesz? Przez chleb przesączony, kurczę, rozumiesz? Się pije. A nie macchiato. Rozumiesz? I wielu chrześcijan zachowuje się jak takie szczury w kanale, a idą do luksusowego pałacu. Czeka na nich luksus i piękno. I co? Będą stać przy bramie? Się rozglądać? Jakie to inne niż mój kanał? A ta posadzka z czego? Z czego ona jest? Taka żółta. Masz więc prawo, a wręcz obowiązek wykazania przez swoje życie całej potęgi, piękna i bogactwa Boga. Masz obowiązek wykazania jako Jego dziecko. To nie jest propozycja. Bo jak mówisz, że kochasz Boga, tak? To teraz pokaż to przez swoje życie. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Piękny i luksusowy. Jak zapraszasz potem ludzi do Jezusa, jak ja głoszę Ewangelię też komuś, to ja naprawdę głoszę mu Ewangelię zaproszenia do pałacu temu człowiekowi. Nie? Do pałacu. A ja jestem, kurczę, przedsionkiem tego pałacu. Przedsionkiem. W swoim zachowaniu. W swojej odwadze. Rozumiesz? W swoim braku absolutnie kompleksów. Absolutnie. Pamiętaj, wszystko działa zgodnie z prawem przyciągania, czyli z prawem przyczyny i skutku. Ewangelia Marka 9:23. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wszystko jest możliwe. Z przyczyna i skutek. To jest prawo przyciągania. Wiesz, co to jest za werset? To jest prawo przyciągania. Prawo przyciągania. To jest prawo przyciągania. Ktoś mi pyta, a gdzie jest w Biblii napisane o prawie przyciągania? Gdzie jest napisane? Ja mówię, jeszcze nie przetłumaczyłem do końca. No. Przetłumaczę, to ci pokażę. Użyję tych słów. Tak zwany przekład dynamiczny. To się nazywa ładnie. A więc prawem życia jest prawo wiary. Wiara w boskie zaopatrzenie z uwagi na Jego łaskę. Wierzę w boskie zaopatrzenie, dlatego że mam od Boga łaskę. Mam niezasłużoną przychylność i Bożą zdolność we mnie. Ja wierzę w Boże zaopatrzenie. Skoro ja wierzę w Boże zaopatrzenie, tak, to kolejnym etapem, kolejnym punktem jest przyciągnięcie Bożego zaopatrzenia. Tylko i wyłącznie. Tam już nie ma nic pośrodku. Pytanie jest takie, które tutaj było zadawane na przykład przez mnie, czy ty wierzysz? Przez Tomka również, między innymi. Czy wierzysz? Bo jak wierzysz, to masz. Wierzysz, to masz. Więc prawem życia jest prawo wiary. Wierzyć to znaczy uznać za prawdziwe coś, czego nie widać, tylko dlatego, że tak powiedział Bóg. Bóg coś powiedział, ja teraz uznaję to za prawdziwe. Nie, że widzę. Ja uwierzyłem, że ja mam bogactwo w sobie. Ciągle jestem podejrzewany o coś. Teraz ja rozwieję te podejrzliwości. To ja rozwieję te podejrzliwości tak, że już mnie nikt nie będzie podejrzewał. Ja wszystkim wyjaśnię teraz w najbliższych miesiącach, że narodzeni z Bożego Ducha ludzie powinni być bogaci. Jak nie są bogaci, to będą musieli pokutować z tego przed Bogiem.
i będę mówił o interesach w Kościele, o biznesach w Kościele i będę mówił przeciwko temu fałszowi, który jest uwalniany właśnie jako fałszywa perspektywa prorocza, że Kościół to nie jest miejsce od robienia biznesu. Kościół jest miejscem do robienia biznesów, tak samo jak Kościół jest miejscem do każdej innej rzeczy. Bo to jest dom pański. I Salomon pokazał, jak się konstruuje dom pański. Ktoś powie, wiesz, ale tam później przekupię inni rzeczy. Jezus prostował, to rozumiecie, to co egocentryzm, o którym mówił Michał, wypaczył. Można wszystko wypaczyć. Rozumiecie? Wszystko można wypaczyć. Wszystko. Co nie zmienia postaci rzeczy, że taka jest podstawa myślowa Boga. Rozumiesz? Nie, żeby się potem zdziwić, ale masz tu ładnie, Panie. I słyszysz taki głos, ale to nie jest moje mieszkanie, to jest, mówi chałupa ciecia. Wszedłeś tam i się, czym ty? Ciecia? No tak. Tak, ten anioł taki, zawsze był taki jakiś. Go tam postawiłem. A Panie, myślałem, to pałac swój jest. Nie, tam cieciówka tam stoi. No ale się, chrześcijanie, zachwyca to cieciówką. Ja patrzę, jak ludziom się coś przydarzy na przykład, nadnaturalnego. Oni skaczą, kurczę, rozumiesz, wiesz, drobią jak gejsza, kurczę, rozumiesz, że on, Bóg mnie dotknął. Ale to ty przez Bogiem chodzisz, to kto cię ma dotknąć? Cię dziwi, że cię Bóg dotknął? Dziwisz się, że charyzmat zadział się? Dziwisz? No czego ty się dziwisz? Dziwisz, że jakby cię diabeł dotknął, ja bym się zdziwił wtedy. Wstał rano, miał kopyto odbite na twarzy. Bym powiedział, wow, dziwne. Jestem narodzony z Bożego Ducha, prawie diabeł mi wywalił, kurczę, rozumiesz, wiesz, nie? To bym się zdziwił, tak? to bym się naprawdę zdziwił. Tak? Ale że w ogóle Bóg mnie dotknął, ja się nie dziwię, no dotknął mnie, bo mnie lubi, no kurczę, rozumiesz, no mnie dotyka. Jeśli kogoś lubię, się go dotyka, ja dotykam ludzi. Rozumiem, ludzie się tak patrzą na mnie, no nie? Siedzę z nimi, go tak w kolano pukam. Patrzę, że nikt nie widzi. To jest zabawne. Zawsze się śmieję to z tego cyklu, jak rękę przykładasz do czyjejś ręki w autobusie przy poręczy. Pobawcie się tym. To jest taka jazda, to jest taki ubaw. Naprawdę, zrób sobie kiedyś taki fajny przejazd gdzieś tam po swoim mieście, proszę ciebie, i podotykaj ludzi w autobusie. Ty zobacz, jaka jest jazda. Co oni tam robią, żebyś ich nie dał? Człowieku, wiesz o co chodzi. Dotknął mnie. Wiesz. Kurczę. Szok. Bóg mnie dotknął. Wiesz, mnie napisz książkę. W ogóle. Nie mogę. Bóg mnie dotknął. Dopowiadał o tym wnukom. Pamiętaj, wszystko działa zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Pamiętaj o tych rzeczach. Pamiętaj. Księga Jeremiasza 29:11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Mówi o myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby wam zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Ktoś mówi, co o mnie myśli Bóg? Ja mówię, człowieku, jeszcze wtedy, jak nie było odkupiciela, rozumiesz? I Bóg między innymi zabijał dzieci. Już wtedy to powiedział. No to coś znaczy. Cholera, coś znaczy. Nawet w Starym Przymierzu to powiedział. Kiedyś taki jeden pastor, jak nauczał o uzdrowieniu, mówi, ludzie, ja rozumiem, że no, jest problem z tym myśleniem logicznym, ale on już w Starym Przymierzu uzdrawiał ludzi. No, co tu się w ogóle wiesz? Tu w Nowym to w ogóle jest maszyna uzdrowieńcza. Rozumiecie? To jest dowód. Mnie waszymi modlitwami, kurczę, wyprowadziliście ze śmierci. No. Maszyna uzdrowieńcza dzisiaj jest. Organ nowy potrzebny, halleluja. Gdzie idę po nowy organ? No idę do kościoła po nowy organ. Położą na mnie ręce, mi się organ zrobi nowy. Rozumiesz? I pójdę. I powiem dziękuję, bracia i siostry. No, niech ci Bóg błogosławi. Masz nowe serce. Wiesz, o co chodzi? Halleluja. Takie mam myśli, mówi Bóg o was. Wierz w życie pełne obfitości, szczęścia, sukcesu i zwycięstw. To jest wiara chrześcijanina. Takie życie jest dla mnie przewidziane, bo kto to powiedział? Pan to powiedział. Bóg to powiedział.
Powiedział, jakie ma myśli o mnie. Podzielił się ze mną swoją myślą. Powiedział, co o mnie myśli. Panie, co o mnie myślisz? Powiem ci, o co tobie myślę. Chcę ci zgotować przyszłość i natchnąć cię nadzieją. Mam taki plan wobec ciebie. Czasami ludzie pytają, jaka jest wola Boża wobec mnie? Ja mówię, żeby ci zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. A ciekawe, jaka będzie ta przyszłość. Ja mówię, człowieka, jak Bóg powiedział, że chce ci zgotować przyszłość, to myślę, co on ci zrobi w tej przyszłości? Co ci zrobi? Urwie ci nogę? Mówię, teraz zobaczymy, jak będziesz tańcował. To przyszłość dobrą dla ciebie. No, który dobry ojciec, kurczę, dziecku chce zrobić złą przyszłość? No. Ludzie odkładają, kurczę, całe życie pieniądze, że miał na studia, że miał na to, że miał tam rodzice. Wiesz, o co chodzi? My normalni rodzice, nie rodzice, co mają watę zamiast mózgu, no bo są tacy rodzice, co mają watę. Rozumiesz, o co chodzi? Ustawicznie żyj w przekonaniu, że czeka cię wszystko, co najlepsze. Nie najgorsze, nie przeciętne, nie średnie, najlepsze. Rozumiesz? Najlepsze, ekskluzywne, luksusowe. Jakich jeszcze chcesz słów użyć? Diamentowe. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Lecimy dalej. No, jakie? Złote. To dobrze też. Coś jeszcze? Święte? Tak? Święte. Zajebiste. Pasuje? No, przeskocz. Skocz dalej. A co? To spytaj się Przemka, on piosenkę napisał. Jaką napisałeś piosenkę o granicach? No pięknie. Człowiek oświecony. Aż miło posłem mędrzec. Znaczy z tego wszystko jest jakie? Lecimy po linii logiki. Znaczy z tego wszystko jest czyste. Jak ja przeklinam, to tym prorokuję. Prorokuję, bo ja kontroluję swój język od 20 paru lat. Jak ja coś mówię, to robię to w pełnej świadomości, a nie, że mi emocja skoczyła. Mi nie skacze emocja. Ja podkreślam dramaturgię sytuacji i wykorzystuję do tego słowo Egiptu. Po egipsku mówię do was. Nie słyszeliście, że to jest egipskie słowo? No, egipskie. Dobre. Gdy tak będziesz robił, to będzie do ciebie przychodzić to, co najlepsze. A więc ty musisz spodziewać się najlepszego, aby przychodziło to, co najlepsze. Musisz się tego spodziewać. Spodziewać się tego, że najlepsze przyjdzie. Bo na zasadach prawa przyciągania przyjdzie do ciebie najlepsze. Będziesz myślał o najlepszym, będziesz rozważał myśli o najlepszym, rozumiesz, będziesz wypowiadał to, co najlepsze do twojego życia i co się stanie, przyjdzie do ciebie najlepsze. Najlepsze przyjdzie do ciebie. Nie przyjdzie do ciebie coś słabsze. Jak przyjdzie do ciebie coś słabsze, rozumiesz, to kopniesz to, proszę ciebie, i powiesz nie. Za to będzie krzyczało, Bóg mnie przysłał, Bóg mnie przysłał, Bóg cię nie przysłał, śmieciarzu. Ja w ogóle sobie ciebie nie wyobrażałem. Nie myślałem o tobie. Dlaczego? Bo ty jesteś przeciętny. Przyszło do mnie coś przeciętnego. A ja nie myślę o rzeczach przeciętnych, tylko najlepszych. A więc kopię w tyłek rzeczy przeciętne. Przez to robię miejsce na najlepsze. Rozumiecie, że jednym z wielkich problemów ludzi jest to, że są tak pełni, że nie mają miejsca na bardziej, na lepszą substancję, bo są tak pełni, są tak pełni. Rozumiesz, o co chodzi? Jest jakaś szklanka, jest jakiś pojemnik, jak się tam nasika, to ona jest pełna moczu. Rozumiesz? Teraz chcesz się napić czegoś innego, no nie mam szklanki, co ja mam zrobić? Dobra, wypiję mocz. A potem naleję sobie do tej szklanki wody. Wylej mocz. Wylej go. Wylej go. Musi być pusta szklanka. Musisz mieć co nabrać. Ludzie biorą przeciętne rzeczy. Rzeczy jakiekolwiek. O, jakkolwiek mam małżeństwo. Takie, no tak. Ja mówię, jak się wam wiedzie? No tak się nam... Tak się nam wiedzie. Albo mówię, no i... No i tak modlę się.
No dobra, mówię, ciągnijmy dalej, kurczę, wciągamy się jak walec pod górę teraz razem, no. Co dalej się dzieje? No jak wiesz, no rozmawiamy, mówię, a długo jesteście już w tym małżeństwie? 30 lat. Albo nie rozmawiamy, albo nie rozmawiamy, wiesz, milczymy w wieży, ile 30 lat już, 40 lat, 50 lat, rewelacja. Ale to, no ale no Pan jest z nami, nie ma Pana z wami. Nie ma Pana tam. Pana nie ma w tych układach, Pana nie ma w tym wszystkim. Ludzie, Pana nie ma w nielogicznym myśleniu w ogóle, rozumiecie? Nawet w takich rzeczach nie ma w nielogicznym myśleniu Pana. Pana nie ma gdziekolwiek, gdzie nie ma łaski. Pana tam nie ma. Proszę was, nie łudźcie, że jest Pan. Żeby nawet coś zstąpiło z nieba, takie, co tam wygląda jak Pan, rozumiesz? Coś zstąpiło z nieba, co wygląda jak Pan i powiedziało, jam jest Pan. Rozumiesz, o co chodzi? Ty nie jesteś podobny do Pana w ogóle. Co ty w ogóle masz? Rozumiesz? Ty nie jesteś Pan. Ty jesteś przeciętniak. I ty mówisz, bo tutaj jest Pan ze mną w tym temacie. Nie, jak masz coś przeciętnego, coś słabego, coś, co nie jest luksusowe. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli chodzi o przeżywalność w tym momencie, o tym mówię. To nie jest Pan. Jak spokój przychodzi do ciebie raz w tygodniu, jak jest w ogóle niedziela, no nie? A w poniedziałek już nie ma spokoju, tak? To nie ma, posłuchaj bardzo uważnie, nie ma Pana w tym, co przeżywasz. Tak, jest w tobie, no nie? Tylko założyłeś mu kaganiec na usta. Rozumiesz, co zrobiłeś z Bogiem? Zakneblowałeś Boga. Zakneblowałeś, masz zakneblowanego Boga. I mówisz, mów do mnie, Panie, teraz. Mów do mnie. Tylko, Panie, bo mam taki, mów do mnie tak po szóstej, bo do szóstej to ja się będę martwił, będę się załamywał. Ja będę rozważał swoją porażkę i myślał o tym, żeby mi się jakoś wiodło. Po szóstej to ja sobie zrobię komorę. W tej komorze, Panie, ja odetchnę Twoim świętym duchem. Mów do mnie, Panie! Jak? Wsadziłeś mi knebel w usta. Knebel z napisem przeciętność. Ludzie, to jest naprawdę prawdziwa rzecz, co do was mówię. Ja wiem, że to może być trudne. Ja wiem, że jesteśmy w różnych miejscach w życiu. Nie chodzi o to, żeby obrażać kogokolwiek. Tu chodzi o to, żeby zastymulować nas do miejsca, które przeznaczył dla nas Bóg. Do naszej spuścizny. Do naszego dziedzictwa. Rozumiesz? Żeby się nie szczypać, kurczę, rozumiesz, w różnych życiowych sprawach. I nie, a ja potem mnie jeszcze nie mówi, że to tak trzeba, Bóg mnie, zobacz, tak jestem wytrenowany jak Paweł. Ale Paweł powiedział tak, ja umiem mieszkać, kurczę, w kartonie i umiem, ale co, w pałacu też umiem. Paweł był człowiekiem służby. Służba to jest jakby konsekwencja luksusu w twoim życiu. Konsekwencja. Jak się ma pałac, rozumiesz, o co chodzi, to potem spoko wychodzisz z tego pałacu i możesz mieszkać sobie w kartonie, bo służysz. Nie ma problemu. Czemu? Bo możesz wrócić do pałacu zawsze. Do pałacu możesz wrócić. Jak ja mam pokój wewnętrzny 24 godziny na dobę, to ja mogę wejść w każdy system kryzysu. Ja mogę wejść w takie Kongo, rozumiesz, o to chodzi, że się w pale nie mieści. Czemu? Bo ja jestem luźny. Dlatego rozumiesz, że ja jestem w środku spokojny, ja mam pałac w środku. Ja mogę chodzić po tych, kurczę, różnych dziuplach życiowych i służyć, i wyciągać ludzi stamtąd. Bo mam spokój, bo mam komfort, bo jestem zaspokojony, jestem najedzony. Rozumiesz, o co chodzi? Jak wchrzanisz konkretnego steka, rozumiesz, to ty jesteś najedzony. I bardzo proszę, ty możesz potem iść w różne miejsca. Będzie tutaj może zjesz próweczkę, tutaj zjesz coś innego. Nie zjem nic od ciebie nie chcę. Tak jak Abraham mówił, nic od ciebie nie chcę. Nawet rzemyka z twoich sandałów. O królu! On do króla powiedział. Abraham powiedział do króla. Nawet rzemienia z twoich sandałów nie wezmę. Czemu to powiedział? Czemu to do króla powiedział? Czemu nie powiedział? No dobra, to daj mi pół królestwa i rentę królewny. Daj mi to. Wezmę to. On miał wywalone na dobra tego króla. Wiecie, czemu on miał wywalone? Bo on miał swoje dobra.
A nie dlatego, jak to mówił, wiesz, on chodził z Panem, on miał dobra swoje. On tak stał. A ten mu coś proponuje. Co mogę dla ciebie zrobić? Nic dla mnie nie możesz zrobić. Nic dla mnie nie możesz zrobić, bo jestem kompletny. Jestem Abraham. Syn Boga żywego. Rozumiesz? Co ty mi możesz dać? Co ty w ogóle masz? Co ty dla mnie masz? Jak człowiek jest kompletny, to potem staje przed światem i mówi, co ty dla mnie masz? Człowiek jest nieprzekupny. Nie można go przekupić. Dam ci coś, Arturze. A co ty mi dasz? No to, to i to. A co byś za to chciał? No wiesz, no to jak już byś coś chciał, to idź stąd. Ale ja ci jestem potrzebny. Ty jesteś mi potrzebny, kurczę. Jak piąte koło u wozu jesteś mi potrzebny. No niczego jesteś mi niepotrzebny. Kiedyś takie zrobiłem kazanie. Nikogo nie potrzebujemy. To nie chodzi o to, że to jest zaprzeczenie relacjom, bliskości i tak dalej. Nie. Chodzi o to, że nie damy się nikomu przekupić. My jesteśmy kompletni w środku. Bo jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Nie ma nic większego. Wiara zawsze się materializuje. Zawsze. Pamiętaj, ten, kto za pomocą swojej wiary domaga się odważnie Bożych bogactw w swoim życiu, otrzyma je. Odważnie za pomocą wiary domaga się. Od kogo? Nie od Boga. Domaga się, żeby życie ustąpiło. System jest przeciwny temu, żebyś coś wziął. Stoją blokady na drodze, a ty się domagasz, domagasz się. Idziesz przez te życie, stoi szatan. Jestem panem świata. Jesteś wesz na grzebieniu. Maleńka menda. Rozumiesz, jesteś króciutki jak fiutek krasnoludka. Jesteś niczym. Jesteś niczym, nic nie posiadasz, musisz zejść mi z drogi. Nie zejdę się z drogi, domagam się, żebyś szedł mi z drogi. Nie tak ostro, kolego. A ty mu śpiewasz, nie mów do mnie, mordo, zbyt mało znamy się. Domagasz się, za nim stoją bogactwa, więc domagasz się, przesuwasz go, wiarą go przesuwasz. Nie żebrzesz. Wiarą się nie żebrzy u Boga żebra. Nie wiem, żebrze. Urodziłeś się wyposażony we wszystko, co może zapewnić twoją pełnię szczęścia. A zjednoczenie z Bogiem aktywizuje to w tobie. Rozumiesz? Ty się taki urodziłeś. W ogóle wiecie, że każdy człowiek na świecie, każdy człowiek, to jest w ogóle mistrzostwo świata, każdy człowiek na świecie, nawrócony, nienawrócony, ma predyspozycję do bycia bogatym. Nieważne, w jakim kraju się urodził, nieważne, co mu się stało, jest predysponowany do bycia bogatym. Dlatego, że Bóg mówi, mój deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. On dał to wszystkim, bo to też by było nieuczciwe, że tylko on nam wierzącym daje. Nie, on nam wierzącym to pokazał przyspieszenie. To, co Tomek dzisiaj mówił, co to jest łaska? To jest turbina, rozumiesz? Wsiadam, poszedł. Rozumiesz? To jest łaska. Kiedyś, pamiętam, pojechaliśmy z Robertem do jego samochodem do Szczecina. Ja zamyślałem, ile ja będę do tego Szczecina jechał, proszę ciebie, ale nie wiedziałem, że ja będę tym samochodem jechał z nim. Tego nie przypuszczałem. Tak patrzyłem w ogóle, ile na tej szafie tam jest. A to on jeszcze mówi do mnie, wiesz, bo to tak, że on się sam tam kieruje, tu hamuje, tam staje. Mówi, gdyby była pusta droga, byśmy byli jeszcze szybciej. Mówię, ale jaja. W ogóle nie przypuszczam, tak droga nam szybko minie. Wiesz, o co chodzi? Od czego to zależało? Od czego zależała szybkość przejechania tej drogi? Od samochodu. Droga jest wciąż taka sama. Jest jakieś tam, powiedzmy, 600 kilometrów, 550, nie wiem co, ile tam jest. Jakby droga ta sama, ale inne urządzenie. Łaska to jest to urządzenie. Masz w sobie moc, przymioty i cechy Boga. Wiesz o tym? Moc, przymioty i cechy. Twoje życie jest życiem Boga. Niczym to się nie różni. To jest to samo życie. Pytanie, czy ty w to będziesz wierzył. To właśnie przez twoje dążenie do bycia zdrowym, bogatym, szczęśliwym, spokojnym i realizującym swoje powołanie wyrażasz wolę Boga. Wyraź coś ekskluzywnego w swoim życiu.
W ogóle wyrażaj ekskluzywne rzeczy swoimi chęciami, pragnieniami, wyglądem, słownictwem, czymkolwiek. Weź się wyraź. Wyraź Boga. Ale takiego, jakim Bóg jest. Ktoś mówi, ja wyrażam Boga. Ja mówię, nie wiem, co ty wyrażasz. Ty wyrażasz wąskonosego emeryta. Kurczę, spójrz na siebie. Zobacz w ogóle, o co kamar swoim życiem. Martwisz się, narzekasz, chodzisz sfrustrowany. To ci nie pasuje, ale w tym siedzisz. Tamto ci nie pasuje, ale w tym siedzisz. Ci ludzie cię maltretują, ale z nimi siedzisz. I mówisz, taka karma. Niech ci Budda błogosławi. Taka karma, muszę tu być, wola pańska. Wola pańska? Być w miejscu, które cię niszczy, wola pańska? Dlatego Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, żebyś był w miejscu, które cię niszczy? Dlatego krew została przelana, żebyś cierpiał? Żebyś był załamany? Żebyś nic nie miał? Żebyś łączył koniec z końcem i mówił, to jest cnota, żyję tak dla Pana. Dla kogo tak żyjesz? Dla Pana. Pan chce, żebyś miał wszystko. To chce Pan. Nie trochę. Ludzie biorą trochę. Trochę wezmę. Ułamię sobie bułeczki. Kurczę, weź sobie obiad. Nie kawałek. Obiad sobie weź. Oni to by, ludzie to by chcieli, żeby Bóg im wsadził obiad w buzię. Oto obiad. Nie, Bóg mówi, weź se obiad. Panie, no obiad, no, nie stać mnie na obiad. No na obiad cię nie stać. Ja jestem twoim Bogiem. Nie stać cię na obiad. Kurczę, na obiad cię nie stać. Co mam zrobić, Pani? Zacznij sobie wyobrażać obiad. Konkretny. Zupa, przystaweczka. Zupa, drugie, deser. Zacznij sobie wyobrażać. Rozumiesz, o co chodzi? To, co lubisz, w ogóle co lubisz? Weź sobie zacznij to wyobrażać od jutra. To, co lubisz. Jakie obiadki ty byś chciał jeść? Jakie ty byś chciał jeść obiadki? Fajnie zastawione, co byś chciał tam mieć? Jakiś widelczyk, jakąś pizdryłkę inną tam, kurczę, dziubiesz. Nie wiem, co tam robisz. Co tam lubisz? Co lubisz? Proszę, wyobrażaj to sobie. Rozumiesz, o co chodzi? Chcesz Bogu zrobić przyjemność? Wyobraź sobie nareszcie konkretny obiad. Zacznij tak sobie wyobrażać. Przestań myśleć, cokolwiek zjem. Zjem cokolwiek. W ogóle jestem wyszlifowany we wszystkim. Zjem cokolwiek. Ale uwielbisz Boga rzeczywiście. Naprawdę kozak jesteś, petarda. Będę jakkolwiek żył, jakkolwiek się ubierał, czymkolwiek jeździł, albo nie jeździł, tylko chodził. Będę wyglądał jak półtora nieszczęścia, będę wypasiony jak szczur w żelaznym sklepie. Rozumiem, o co chodzi? Ja oddam chwałę mojemu Bogu. Małżeństwo mnie leży, dzieci mnie przeklinają. Oddam chwałę mojemu Bogu. Będę mu służył, idę głosić. Co ty pogłosisz? Co ty ogłosisz? Co ogłosisz teraz? No co ty ogłosisz? Zobacz, jak ty wyglądasz, przecież zaraz umrzesz. Wiesz, głosił i umrzesz. Proszę ciebie. A tacy jak ty będą mówili w ogóle, że poświęcił się. Poświęcenie. Zginął na niwie pańskiej. Bohater. Bohater. Walić w bohaterów. Nie, bo nie ma honoru. Honorowi ludzie. To są ludzie, którzy zasługują na to, aby coś osiągnąć. Honorek. W Starym Przymierzu był honorek. W Nowym Przymierzu nie ma honoru. Jesteś bez honoru w tręciuchu. Nie zasługujesz na nic. Kurczę, kiedyś od nas kupę ludzi odeszła, bo ja powiedziałem, że Bóg nienawidzi ludzi poza Chrystusem. Ja mówię, a co tu w ogóle lubić? Rozumiesz, o co chodzi? 70% wody, kurczę, rozumiesz, buntownika. Wiesz, o co chodzi? Co to w ogóle to? Ni go w gruchę, ni w pietruchę, kurczę, rozumiesz, nie?
Jak to Robert mówi z kabaretu Moralnego Niepokoju, włożył Bóg duszę ni w pień, niż w gruszę. I teraz co tu lubić? Tego się nie lubi, to się zbawia. To trzeba zbawić to. Dlatego Chrystus przyszedł to zbawić. To. Rozumiesz? To jest życie, to życie Boga. Twoje myśli mają być jak myśli Boga. Twoje pragnienia mają być jak pragnienia Boga. On powiedział, chcę, żebyście mieli życie i obfitowali. Powinieneś wstać rano i powiedzieć, Boże, mi się należy obfitość jak psu Buda. A nie, ja teraz przewalczę kolejny dzień, żeby przetrwać. I potem jestem wojownikiem modlitwy. Wojownik modlitwy to jest człowiek, który systematycznie leje w mordę diabła. Z pełnym brzuszkiem, ze spokojną główką. Rozumiesz, o co chodzi? W fajnych ciuchach. A jak diabelska krew mu pochlapie te jego ciuchy, rozumiesz? To mówi do niego tak, a teraz odwiedzę twoje pieprzone dzieci. I one zapłacą za moje nowe ubranie. To jest wojownik modlitwy. To jest wojownik modlitwy. A nie bohater od pięciu boleści, kurczę. Który poległ na niwie pańskiej. Polec jest łatwo, życie jest trudno. Życie jest trudno. Łatwo się zamknąć w zakonie i udawać cierpiętnika. Życie jest trudno. Trzeba żyć, a żeby żyć, trzeba w ogóle funkcjonować w łasce. Pamiętaj, bogacenie się w życiu człowieka nie zależy ani od tego, gdzie on przebywa, ani od tego, jaki rodzaj działalności prowadzi. Rozumiecie to? Bogactwo tkwi w umyśle człowieka. W umyśle. W ogóle pokutuj z tego, że myślałeś, w ogóle jestem w Polsce, jest trudno, nie mam wykształcenia, gdybym ja miał co innego, to ja bym robił to tamto. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Masz to w sobie dziś. Ty. W ogóle weź się z tym pogódź. Rozumiesz? Zobacz się w innej odsłonie. Zobacz siebie w innej odsłonie. Spójrz na siebie przez łaskę. Nie patrz na siebie w ogóle, no ile ja jestem wart, ile ja rzeczy nie potrafię. No to z tego, z czego potrafię, to ja to zrobię, z tego, z czego ja to potrafię. Kiedyś u nas w domu było biednie. Byłem dzieckiem. Wszystko było minimum, minimum, minimum. Ciągle było minimum jakieś. Ciągle się słyszało, na to nas nie stać, na tamto nas nie stać. Kurczę. Ciągle było, kurczę, że nas na coś nie stać. Wszystko było słabe. Nie było, kurczę, nie wiem. Wody mineralnej nigdy nie było w domu. Piło się wodę, jeszcze kazali, taką przygotowano w słoikach. Ciepło pij, bo jeszcze mi mówili, zimno wypijesz, będziesz miał chore gardło. Kurczę, człowieku, chory byłem. Ja pół życia byłem chory. Proszę cię, przez tę wodę. Rozumiesz? Cały czas było na to nie stać, na to nie stać. Poszedłem, porwałem jakieś ubranie, rozumiesz, na sobie, bo byłem chłopcem, który, kurczę, był żywym srebrem. Szedłem, kurczę, i wszystko mi się paliło, no. Rozumiesz, o co chodzi? No, brudziłem, nie stać na to nie stać, nie ma tego. Będziesz chodził, łata na łacie i dziura w łacie z fałszu, zobaczysz. Rozumiesz, ubierali mnie, jak oni mnie ubierali, człowieku. Ja tu nieraz mówiłem, taki serdak, ja traumę potem miałem. Rozumiesz, serdak, niebieski beret z kotkiem, wyszedłem przed blok, mordę dostałem, leje się, przez to się leje, przez mentalność biedy moich starych. Nie można mnie było normalnie coś. Można było, można. Bo byli ludzie w szkole, kurczę, rozumiesz, mieli rodziców, co rodzice mieli, też pracowali w Nasielsku, czy w Telmecie, czy w Instalu, czy gdzieś, rozumiesz, jak moi rodzice, tylko mieli mentalność bogatszych niż moi. Człowieku. I potem snuje się takie coś, jak ja się nie... Dobrze, ja się nawróciłem w ogóle. Rozumiesz? Przez co? Przez mentalność biedy. Nic nie było ciągle. Nic nie ma. I potem ja się, kurczę, nawracam też. I nawracam się i też... Ja, ale co? Mentalność biedy jest. Przecież by tu trzeba żyć. Trzeba jakoś żyć. Bo teraz trzeba żyć z Bogiem nic nie mając.
to będzie teraz Kongo. Byłem złodziejem, to przynajmniej tam sobie udłubałem coś, kurczę, rozumiesz, o co chodzi. No, jakieś samochody jakieś tam tego. Teraz nie mam nic, mówię, kurczę, dobra, zostawiam te samochody, wszystko, nic, nie będę, panie, uczciwie teraz żył, będę żył uczciwie. Żyłem uczciwie, mówię, ale to jest trochę, mówię, takie, mówię, Boże, chyba nie tędy droga, mówię, do końca jest. Dobrze, że ja, dzięki Bogu, że ja na dobre książki trafiłem. No. Dziękuję Bogu za tego Dereka Prince'a, za Kenneta Hagena, który powiedział właśnie, ja przeczytałem nareszcie, bo wcześniej czytałem tych różnych artystów, rozumiesz, ludzie, trwaj! Ja pamiętam, jak spotkałem w kazecie takiego brata, policjanta, uścisnął mi rękę i powiedział, teraz, mówi, bracie, tylko żeby wytrwać. I trzymał mnie mocno za tą rękę, mocno. Mówię, wytrwam, no, to człowieku, w pudle wytrwałem, na ulicy wytrwałem, no, tu wytrwam, nie? Co mnie wytrwać, rozumiesz? Obrączkę miałem świeżo, ukradli mnie w tym kazecie, tam zdjąłem, żeby położyć na zlewie, ukradli, że to obrączkę mnie złoto. Mówię, kurczę, mówię, ten. Jeszcze mi zabrali coś tutaj, mówię. A będę trwał, mówię. Jestem twardy. Rozumiesz? Ale to, potem zacząłem czytać normalne książki, mówię, zaraz, ja nie muszę. Przecież nie muszę trwać. Nie w tym. Przecież ja mogę mieć wszystko. Szczęście, pieniądze, zdrowie, zadowolenie. Kurczę, rozumiesz, o co chodzi. Mogę płynąć sobie przez życie, wiesz, o co mi chodzi. Żeby być bogatym, musisz odpowiednio ustawić swoje wnętrze. Po pierwsze, nie wypowiadaj się negatywnie na temat finansów w twoim życiu. Dostajesz pierwszą lekcję, teraz ci daję. Nie wypowiadaj się negatywnie na temat finansów w twoim życiu nigdy od dzisiaj. Nigdy. Z twoich ust nie mogą wyjść słowa. Wie, a tam myśli nie możesz mieć, że masz za mało. Każda myśl, że na coś ci brakuje, musisz od dzisiaj uznawać za przestępstwo. Rozumiesz, o co chodzi? Myśl taka ci przyjdzie do głowy, wie, no ta rachunek przyjdzie, masz tyle zapłacić, a brakuje mi do tego rachunku, popatrzysz, o, no tak, tutaj no mam ten rachunek, no ale nie mam tych. Ja, zaraz, nie. No mam. Ktoś zapyta, masz na ten rachunek? Pff, weź. No ja proste. Jasne, że mam. Ten, który cię zbawił, dał ci zdolność zapłacenia rachunku. W ogóle myślałeś o tym kiedyś? Ten, który uratował twoje życie od piekła, dał ci też zdolność do zapłacenia rachunku. Zdolność ci dał. Gdy tylko pojawi się myśl narzekania, troski lub niedowiarstwa w rodzaju nie mogę, nie mam, nie dam rady, zastąp ją wyznaniem. Od razu ją zastąp. Jestem dzieckiem Boga i pozostaję w jedności z Bogiem, Panem wszystkiego. Pozostaję więc w jedności ze wszystkim, co Bóg posiada. Wszystkie zasoby Boga są dla mnie do dyspozycji, a zatem wszystkie moje potrzeby są zaspokajane natychmiast. Wyznania takie i tysiące innych. To jest przykład. Po drugie, naucz się przez całe dnie oswajać swój umysł z bogactwem. Możesz to zrobić dla mnie? Czy ty możesz zacząć myśleć o bogactwie? Proszę cię. Czy możesz myśleć o zasobności materialnej? Nie myśleć o tym, ile ludzi przyprowadzić do Jezusa. Ja ci gwarantuję, że będąc w tym ruchu, nigdy nie zejdziesz z miejsca, w którym będziesz pasywny, jeżeli chodzi o służbę. Nie musisz sobie wyobrażać, ile ludzi przyprowadzisz do Jezusa. Rozumiesz? Bo masz absolutne możliwości, co? I praktykę. Wszyscy macie praktykę w tym. Praktykę. To się po prostu idzie i się robi. Rozumiesz, o co mi chodzi? Idzie i się robi. Ale nie przebijałeś się w sprawach finansowych. Nie wyobrażałeś sobie tych rzeczy. Wyobrażałeś sobie, żeby przetrwać. Przykładowe wyznanie. Bóg zawsze niesie mi pomoc w kłopotach.
Bóg, z którym jestem zjednoczony, jest we mnie źródłem dostarczającym mi natychmiast wszystkich dóbr materialnych i pomysłów, jakich potrzebuję w każdej chwili i miejscu. Wyznania, stałe wyznania, myślenie w taki sposób i wyznawanie tego w ten sposób. I trzecia rzecz. Gdy zasypiasz, codziennie proklamuj to lub coś podobnego. Jestem wdzięczny Bogu za Jego bogactwo, zawsze dla mnie dostępne, kompletne i wieczne. To są proste rzeczy. Zamiast zastanawiać się nad innymi sprawami, okaż wdzięczność. Naucz się tej wdzięczności. Naucz się. Idziesz spać, wdzięczność. W ciągu dnia proklamacje, wyobrażanie sobie tego, że jestem bogaty. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, ciekawe, czy dostanę premię. W tej firmie. Jak ty już się zastanawiasz, czy tam dostaniesz premię, dlatego że szef się czai cały czas, żeby ci nie dać, rozumiesz, o co chodzi? To się poważnie trzeba zastanowić, czy dalej pracować u tego człowieka. On już czai się, kurczę, rozumiesz, żeby komuś urwać premię. Rozumiesz? Ostatnio czytałem od takiej, kurczę, sobie, znaczy czytałem, oglądałem w necie takie 10 Januszeksów najgorszych. Januszeks. To jest taka firma, wiecie, nie wiecie, to zobaczcie, Januszek, co to jest, rozumiem. Są firmy takie, które z pracownikiem jadą jak z dziką świnią. I tam było takie coś, że pracownik w naszej firmie może iść na urlop w czasie Bożego Narodzenia tam raz na 2 czy 3 lata. Na wakacje, znaczy urlop może wziąć wakacje raz na 10 lat. Ty, takie zasady w firmie. I on tam, ktoś tam pracuje w takim Januszeksie, rozumiesz, o co chodzi? I on tam pracuje lata. Nie, to nie. Kiedy pojedziemy, dziecko pyta, kiedy pojedziemy na wakacje w lato? A ile masz lat, dziecko? 8. No to na 18. Zabiorę cię na 18. Na 18 mnie tato zabierzesz na wakacje? Tak, bo tak to będę miał, wiesz, proszę ciebie, wakacje, proszę ciebie, w październiku. W październiku cię mogę zabrać. W październiku? Kto by chciał wjechać nad morze w październiku? Dobre. Księga Kaznodziei Salomona. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami. Czy wiesz, na przykład, że liczba owoców spadających codziennie na ziemię i gnijących w samej strefie tropikalnej mogłaby wyżywić cały świat? Ja ci chcę coś pokazać teraz ważnego. Boskie zasoby otaczają cię. Jest ich masa. To nie są rzeczy, które są w ogóle, których jest mało. Rozumiesz? To nie chodzi się i się czasem coś znajdzie. Tylko tego jest full. Full. Kielich twój przelewa się. Co to znaczy, że Bóg powiedział kielich twój przelewa się? Znaczy, że wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, tam możesz znaleźć jakieś dobro moje. Pamiętaj, Bóg nie skąpi swoich darów. Musisz myśleć, aby żyć z prądem rzeki życia. To nie chodzi, żeby chodzić na kompromisy. To chodzi o to, żeby wykorzystywać dobra, które cię otaczają. Myślenie te pod prąd, ja muszę... Znaczy, mi się uda czasem coś. Rozumiesz? To nie jest myślenie Boże. To nie jest myślenie Boże. Z prądem oznacza świadomość kompletnego zaopatrzenia, które po prostu otacza cię. Musisz wierzyć, że masz wszystko w zasięgu swojej ręki. Wszystko. Brak swobody hamuje, jakby ten brak swobody w zrozumieniu, on hamuje w ogóle twoje bogacenie się. On będzie hamował. Ewangelia Mateusza 8:17. Aby się spełniło, co przepowiedziano u proroka Izajasza, mówiącego, on, czyli Jezus, niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Rozumiesz? Nawet jeżeli po uszy tkwisz w długach, to ci powiem, nawet jeśli po uszy tkwisz w długach na przykład dzisiaj i nie masz żadnych dochodów, wpływów ani majątku w tej chwili, to wystarczy, że będziesz uparcie myślał i twierdził, że moje życie jest pełne bogactwa i mam zawsze boski nadmiar wszystkiego. A bardzo szybko
to nastąpi w twoim życiu. Czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Ale jak się będziesz zastanawiał, ile mam długów, jakie mam problemy, ile jeszcze muszę zrobić, uda mi się, czy nie uda, i będziesz dewagację prowadził, to szlak to wszystko będzie trafiał i to będą rzeczy, które się będą wydłużać. To nie jest kwestia, że masz coś mieć, to jest kwestia, jak ty masz myśleć i jak ty masz twierdzić. Rozumiesz? Jak masz myśleć i jak masz twierdzić. Pamiętaj, że myśl jest jedyną niewidzialną i niewyczuwalną dotykiem siłą, której istnienia się nie odczuwa, ale ona jest, ona tworzy. Wszystko, co sobie pomyślisz, wcześniej czy później uzewnętrzni się w twoim życiu. Chyba że zneutralizujesz to inną myślą. Rozumiesz, o co chodzi? Wszystko. Ja nieraz to mówiłem. To, co dzisiaj masz, jest wynikiem twojego myślenia. Jakoś masz porażkę, dlatego że doprowadziłeś się do tego swoim myśleniem. Myślą, rozumiesz, myślą pobudziłeś do życia to, co masz dzisiaj. Czasami te myśli były dawno temu. Nieważne. Dzisiaj możesz zbierać owoce tego, co było dawno temu. Gdy myślisz o biedzie, bieda do ciebie przyjdzie. Nawet jeśli teraz jesteś bardzo bogaty. Czy ty mnie rozumiesz? Nawet jeśli jesteś bardzo bogaty teraz, ale będziesz myślał o biedzie, bieda do ciebie przyjdzie. Ale nawet jeżeli nie masz dzisiaj nic, a będziesz myślał o bogactwie, bogactwo do ciebie przyjdzie. Musisz sobie wyrobić nawyk myślenia o bogactwie. Nawyk. Nawyk. A to trzeba trenować. Trzeba myśleć o tym codziennie. Codziennie o tym myśleć. Zawsze, we wszystkim dopatrywać się sukcesu. Gdziekolwiek się ruszę, cokolwiek podejmę, dopatruję się sukcesu. Wszystko jest, zaczyna się w myśli. Myślisz, a potem to powstaje. Rozumiesz? Myślisz, a potem to powstaje. Proces tworzenia czegokolwiek zaczyna się w myśli. Musisz myśleć o odpowiednich rzeczach, z odpowiednią częstotliwością. To właśnie Boża myśl uruchomiła siłę stwórczą wszystkiego wokół. On pomyślał o ziemi, ziemia powstała. On potem ją wypowiedział po prostu. Rozumiesz, o co chodzi? Zobacz, jaka siła. Pomyślał i wypowiedział. Dlatego on mówi, powiem ci, jakie myśli mam o tobie. Jakie myśli. Teraz ja się zgadzam z tymi myślami, wypowiadam te myśli i to zaczyna tworzyć rzeczywistość w moim życiu. Rozumiesz? Tam nie ma nic więcej. Bogactwo musi zostać najpierw stworzone w twojej myśli. Musi zaistnieć w twoim umyśle. Najpierw, proszę cię, zrób ruch w swoim życiu. Od dzisiejszego dnia przestań szukać na zewnątrz, tylko zacznij szukać wewnątrz. Zrozum, że wszystko jest w twoim umyśle. Stąd się wszystko zaczyna. Odważnie myśl, tak jak powiedział Bóg. Mów to później. Wytwarzaj. Rozumiesz, o co chodzi? Odpieraj wszystkie myśli, które są inne. Zobaczysz, co będzie, co się będzie działo. Powstaną pomysły, koncepcje, chęć do pracy. Bo jak będziesz miał myśli o obfitości, to będzie chęć do pracy, bo to nie będzie już praca z demonem na plecach. Zgięty w pół, jak w Egipcie. Nie jesteś w Egipcie. Zaraz Pascha. Zaraz Pascha. Rozumiesz, o co chodzi? Zaraz Pascha.